Majtki chyba mogę mieć, co? No nie wiem. Wiesz, kobiety zawsze w stanikach trzymają jakieś takie Szkoda i mnie czy jelenia. Nie właśnie. Proszę bardzo. Kadłubek sobie do mieszkania postawię i będziesz w wazonie. Jak tam, chłopie? Wstałeś już? Dzisiaj widzowie CK mojej postaci. Zmieniam plany całego kanału. Robimy revive kwadratowej masakry. Z widzami. Dobra. I robimy to. Siema Evron, trochę się spóźniłem. Evron lul. Też czerwona. To jakiś ty pierwszy. Spokojnie. I długodystansowo. Czy on jest nawet niskim kujem. Aktualnie. A na zwidach był wysoki. Mojego i działać spokojnie. W innym przypadku. Co jest kur... Nawet nie słuchałem, co słuchał. Żałosne, Kane. Żałosne. Tak. Co jest kur... Idziemy za nimi? Ja bym powiedział, że jak mu wychodzi, to mogę. Że jednak czasami zasady istnieją. Skoro ja wyznaczam sobie zasady, to teraz się poddasz, Omega. Łapy do góry w tym momencie. Jest jedna zasada, którą złamałeś. I jest to kurwa moja zasada. Mogę zabić absolutnie wszystkich, ale rodziny się nie tyka. A w jednym zadaniu wstawiłeś mi Die Garçon. Nie zabijajmy się, róbmy biznes, prawda? Kim jest Blue? Blue, nie wiesz? Nie. Jestem nowy. Nie widziałem go nigdy na oczy. Znaczy, wydaje mi się, że wiem, kto to. Ale troszeczkę ostatnimi czasy choruję. Więc wolałbym, żeby ktoś z zewnątrz mi to potwierdził. Blue to... Kujczak. Słucham cię. Jaki był tego cel? Jak ktoś stoi na przeszkodzie Cerberusa, to musi trafić do piekła. Ciekawe. Co? Jak ktoś porywa kogoś z zakrzotu, również musi trafić do piekła. No więc to koniec Omega. No przecież ty, kto to ma być? Jak nas, my wszyscy byliśmy rozdzielni. Daj numer, zadzwonię. No czekaj, no właśnie chciałem bez takich tych, ale dobra, spoko. Ja czyli to jest numer? Nie, spokojnie. Pozdrawiam, Betty. Carbonara. Dobrze mówiłem. Moja dziwaczka. A zaszczekaj. To wina Evrona i tak pije nie bardzo przyjaro. Nie. Trzy czarne auta. Przepraszam. Jasne, nie ma problemu. A jest jeszcze zestawik, czy ktoś mi zaje? Sorry, dzięki. Dzień dobry, jestem poszukiwanym terrorystą. Dobra, chodź do nas. Jedź. Daj amunicję mi daj. Jedź. Strzel BM-ki ze środka. Ty, oni czekają przy becie. Nie pierdol. Jezus, FTS na samochodzie. Nie. Biedna beta. Ciekawe, czy pójdzie do więzienia i na ile przede wszystkim. Nie. A może kosz trzeba przeszukać, którego speedo zjebał oczywiście. Nie, śmieć. Wezmę na pamiątkę. Chłopie, skurwa, nieśmiertelny jebany. Ty. Evrona. Kurwa. Ty, a jak to jest tak samo z ławką? Weź zlecenie. Bez kitu. Mam, tysiaka mi zabrało. No, fajnie się gadało, ja mam policjanta porwanego, muszę go wymienić. Co ty, kurwa? Co robisz, człowieku? Co mówisz jeszcze raz? No wychyl jeszcze trochę bardziej, wychyl, no. No a ty wychyl trochę, a nie podróżę cię, a nie... Kurwa! Dobra, daj mi drugą szansę, no wychyl, no chodź, wychyl, cwańku. Cykasz się, wychylisz. Ale czekaj, co ty właściwie zrobisz? Powiedz mi, jaki jest swój plan? Jaki jest swój plan, powiedz mi? No, na tą sytuację. No nie da się cię trafić, kurwa, to co cię widzę. We wychyl. Skaner Z, bo ja technicznie i tak go powinienem widzieć. No kurwa. No, ja jestem na dole, a ty, Montana? Dzień dobry. Cześć. Widzisz, skolowałem. Cześć, to było planowane. Ty, zobacz do schowka, co dostałem do zestawu. Ale nie kradnij. Nie pierdolę, są naprawdę zabawki. Myślałem, że pierdolę głupoty. No to nie. Oddaj dinoska. Ja pierdolę, są naprawdę zabawki. No chyba popojęło cię człowieku w tym momencie. Ćwiara, dawaj zabawkę. Zabawkę się włączy do Happy Meala. Myślałem, że on majaczy, myślałem. No to... Oddawaj zabawkę, jakie są zabawki? Zaraz ci oddam, no ty masz na co dzień. A czubakę? Dobra, powaga, podjeżdżamy. Halo?
Policja właśnie wjechała na bombach z bronią do fleki. Okej, tam nikogo nie ma. Ja wyłączyłem zabezpieczenie na razie tylko. No to oni wjechali do fleki. Nie wiem, oni mają jakiś problem dzisiaj? Jakiś ulumulu jest jakiś? Kocham policję. Tam. Dawaj, gdzie jesteś? Ja na ZTS-ie siedzę, to trochę by głowa boli, wiesz? Dobra, to dawaj, stary, to wszystko, co mówiłeś, dawaj na ten, za no. ZTS-a! Okay. Dobra, Skalet, przejmij go. Dobrze. Dziękuję. Dzień dobry, pani. Nie wiem, no uczestniczę w tutaj akcji, a on mówi jakiegoś nie ma easy mode'a, tu jeszcze akcji przecież. Dobrze, nawet nie było. Proszę się ustawić tutaj twarzą do ściany. Do tej? Tutaj. Skuli mnie w kajdanki, kurde pierdolone! Siemano, kurde! Dobra robota, Jerry. Byłeś zakładnikiem, powiedziałeś mi, że jesteś stópkarzem i jeszcze teraz będziesz mnie gonił. Która? Lewa czy prawa? Lewe czy prawe kolano? Boli cię to? Już na kolana mi patrzysz, tak? Lewe czy prawe? Ustopuj się, stópkarzu, uspokój się. Wczoraj miałem takiego zatrzymanego, co go w krzak wpierdolę. Następnym razem wpierdolę go gdzieś pod wodę albo w ścianę. Okej, to byłem ja. Ja byłem na odchylniku, tam są jacyś panowie uprzejmi. No, zabrałbyś ich? Bo no wiesz, to my mamy Vigero i wszystko na sobie, tak sportowo. To mogę wam pomóc. Wiesz co, Davidku, ty mógłbyś tam z nimi pomóc, tylko w dosyć specyficzny sposób. Odholować ich, kurwa, z tego dnia już na dzisiaj. Ale chyba, Davidku, tak to nie da się. Mam wrażenie, więc... że policja was zdenerwowała dzisiaj w takim razie. Nie, wiesz co, musiałbyś skarbo gadać, ja tam... No już to zaczyna śmieszyć, ale... Plus. Okay. Grzegorz, poczekasz tutaj minutkę, pojedziemy tylko zrobić furgona. Poczekaj, no bo to jest chwila, naprawdę. Chwila, a musimy robić cały czas. Spokojnie w końcu, nie mogę teraz... Nie, bo to na Sandy, zanim się zrobi, to wiesz. I co, i kiedy, i co mamy? No, Dia dostał, nawet jak poszedł spać. A! Okej, Dia dostała nawet jak poszedł spać. Przestań, bo robię furgona. No nie możesz zrobić furgona, jestem robię. Z policji. No kurde, dobra, spoko, jest nas 15, szanuj życie. Kurde, będziemy rozpakowywać furgona z będziemy Ikei, napadać na furgona po rzeczy na flekę. Że stół mordę, jedziemy. Halo. Słuchaj, ja pierdolę. Co się wydarzyło w moich oczach, to jest po... Ty wiesz, że w moich oczach ty zrobiłeś Kubusiowo i przeleciałeś i nagle kurwałeś przede mną? No bo ja zrobiłem tak, że ja leciałem dosłownie podwoziem, jakby tarłem po tej, ale zacząłem, że jakby... A jakby stary, mi się wydawało, że ty przerżnąłeś i wyleciałeś, ja cię widziałem już na dole, stary. Tam jest tak dziwnie. No, i jak zobaczyłem, że ty nie wpadłeś, to jakby wiesz, przeciwwagę zrobiłem. Czaję. A ten, a w ogóle jeszcze jedno pytanie. Jak to jest, być tak chuj? Czekaj, nie oddychaj, jeszcze nie oddychaj. Jest chyba w tych. Oh. Nie oddychaj! Jeszcze nie oddychaj. O Jezus, Carbonara doszedł! Dobra, panowie, wiecie co ja teraz robię? Tak dobry, że doszedłem do tego. Czat, jak ja widziałem, ja straciłem wiarę w ludzkość. Ja nie wiem, czy to ludzie ze Stanów mają szyszki zamiast mózgu, nie chcę generalizować, ale na przykład jest ten post Rockstara, że tam, no przykro nam, że to wyciekło, pamiętajmy, że to jest jakaś giga alfa i w ogóle, wiadomo, a ludzie, kurwa, tam w ogóle 1000 upvotów, komentarz, no może gdybyście dbali o graczy z GTA 5 i robili update'y, to by nie było przecieku. Kurwa, tak, gdyby zrobili update do GTA Online, to by jakiś haker im się nie włamał, bo to pewnie jakiś sfrustrowany gracz z GTA Online. I ludzie normalnie ich cisną, że jakiś w ogóle chłop zrobił porównanie, jak wygląda GTA 5, a jak ta alfa wygląda i że ta alfa wygląda brzydziej, kurwa. Myślę, nie no, no shit, kurwa. Nie wiem, Jezus Maria.